Przemysław Gawin, Krystian Błank. To kolejny odcinek na gorąco. Bytowia zapewniła sobie baraże o utrzymanie w Nice pierwszej lidze, remisując z GKS-em Katowice 1-1. To było tak trochę dziwne, że wydawało się, że zwłaszcza ten początek spotkania w dobrym wykonaniu podopiecznych Adriana Stawskiego doda Bytowi jeszcze lepszy wynik niż ten remis, przecież Jarosław Rudykowski już w 7 minucie zdobył bramkę. Potoczyło się to troszkę jednak inaczej. No tak, tak. Dzisiaj no, z początkowej minuty dawały nadzieję na pozytywne zakończenie tego spotkania. No, szybko strzelony gol, szybko otworzony wynik, też nie najlepsza gra GKS-u Katowice w tych pierwszych minutach. Proste błędy w rozegraniu. No to na pewno nie sprzyjało myślom takim, że Bytowia może ten mecz przegrać, natomiast no, czy zremisować. No ale jednak wyszło jak wyszło, czyli wyszedł remis. Nie jest na pewno zły wynik. No nie można też mówić, że remis jest złym wynikiem, no szczególnie patrząc na wynik, ostateczny wynik meczu w Puławach. Natomiast lekki niedosyt zostaje, lekki taki, że chciałoby się czegoś więcej na to zakończenie sezonu, no ale każdy wynik trzeba szanować, no i dzisiaj udało się w Katowicach wywalczyć te trzy punkty, no i gramy w barażach. Martwi to, że po raz kolejny wychodzimy i tracimy bramkę, no niemalże powiedzieć od szatni, tak? Z Chrabrym Głogów niemalże podobna sytuacja dzisiaj też. Krzysiu Bąk po meczu w wywiadzie, który niestety się nie nagrał, no zdradził, że no to jest raczej, znaczy już trudno szukać jakiegoś jednego konkretnego przyczynku do tego, aby wskazać, dlaczego tak się dzieje. No fakt jest jeden, no tak się dzieje i to trzeba pomyśleć, no, dlaczego tak właśnie jest. To jest trochę martwiące, bo po tym golu to trochę taka piknikowa atmosfera się zrobiła na stronie w Katowicach, chyba z lekką przewagą gospodarzy. Tak, o dziwo, z lekką przewagą gospodarzy, na co pierwsza połowa by nie wskazywała. No, te bramki tracone na początku, czy to pierwszej, czy drugiej połowy, trochę ustawiają te spotkania. To też było widać na przykład po tej szybko strzelonej bramce Bytowi w pierwszej połowie, to przez długie, długie minuty GKS Katowice nie mógł się odnaleźć po prostu na boisku. Przez długie minuty były niedokładne zagrania, niedokładne gdzieś podania, gdzieś piłka odskakiwała zawodnikom GKS-u Katowice. Bytowia tego wtedy nie potrafiła wykorzystać, nie potrafiła zdobyć tej drugiej bramki, a szkoda, bo była wtedy taka okazja. No niestety wtedy się to nie udało. Szybko stracona bramka po przerwie, też chwilę wcześniej Jakub Bąk miał niezłą sytuację do zdobycia gola, ładny rajd. No potem jeszcze jedno. Także powinien trafić akurat w tej drugiej sytuacji, bo to już była naprawdę setka. No właśnie, tak jak mówisz, czyli Bytowia miała te swoje sytuacje, no ale nie strzeliła wtedy gola. Strzelił gola GKS Katowice, padł remis, no i jeszcze kilka sytuacji Bytowia miała później też, ale też się nie udało, znowuż gdzieś czegoś się zabrakło. GKS też miał swoje okazje, ale nie był to jakiś mecz drużyny z góry tabeli, z zespołem walczącym o utrzymanie, gdzieś zespołu, który jeszcze do niedawna, właściwie do tego meczu miał teoretyczne szanse na awans do ekstraklasy, zespołem, który no właściwie ciągle musiał drżeć o utrzymanie. Tej różnicy klas nie było widać. W żadnym meczu nie widać pierwszej ligi tak naprawdę. No tak, pierwsza liga to jest bardzo, bardzo wyrównane. Bardzo wyrównana liga, no i tutaj każdy może wygrać z każdym, każdy może pokonać każdego, tutaj nie ma faworytów tak naprawdę w meczach, to miejsce w tabeli niewiele mówią tak naprawdę o tym, który zespół jest lepszy tak naprawdę. Gdzieś dopiero Sandecja wyrosła na takiego faworyta w rundzie wiosennej, to był taki zespół, który naprawdę był w formie, którego można było stawiać jako faworyta w tych wiosennych meczach niemal zawsze. Natomiast na pewno zespoły, które biły się o to drugie miejsce, nie można ich było, przynajmniej one były teoretycznymi faworytami, ale praktycznie to odgadywało się całkowicie co innego. Boisko weryfikowało to w całkowicie inny sposób. Czasami outsider potrafił wygrać z zespołem walczącym o awans. No, pierwsza liga jest bardzo nieprzewidywalna i tutaj właściwie była po to już ostatnia kolejka. No ale myślę, że dalej będzie nieprzewidywalna. No, myślę, że jakoś wielce się pierwsza liga nie zmieni w przyszłym sezonie. Myślę, że to dalej będzie ta, jak to często piłkarze zaznaczają, siłowa, nieprzewidywalna liga, którą lubimy, którą kochamy, można by powiedzieć, i którą tak chętnie oglądamy. Mam nadzieję, że będziemy ją oglądali też w przyszłym sezonie z udziałem Bytowi, czy to po barażach wygranych z Radomiakiem, czy to po ewentualnym
nie dostaniu licencji przez Ruch Chorzów, czy też Sto Miloszyn, który też ma co prawda te problemy z licencją. Także no, zobaczymy. No, oczywiście lepiej byłoby, myślę, bardziej emocjonująco byłoby to utrzymanie wywalczyć jeszcze po barażach, po wygranych barażach, to by były jeszcze dodatkowe emocje, dodatkowe dwa mecze. No ale zobaczymy, no zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno na dniach poznamy te decyzje o licencjach. No a na razie jesteśmy po tym meczu z GKS-em Katowice. W ten gorący dzień przy Bukowej padł remis Bytowia z Wywodzi. W tym ostatnim meczu sezonu 2016-2017 jeden punkt do Bytowa. No, długo, długo. Krystian, mówiłem się, rozpoczęło się o pierwszej lidze. Skończyliśmy na Bytowi, ale jeszcze powrócę... Chciałem wrócić do tematu na chwilę. A tak, powrócę do samego meczu. Janusz Surdykowski, no to jest jednak taki zawodnik, który no, jest wielką wartością dodaną w tej chwili. No ja myślę, że no zwłaszcza powrót Janusza Surdykowskiego to praktycznie równa się wielki powrót Bytowi, bo jednak cztery ostatnie mecze, 8 punktów, gdyby nie Janusz Surdykowski, nie byłoby tego. No na pewno. Dzisiaj Surdyk też zdobył bramkę na to 1-0 w tych pierwszych minutach meczu. Także znowu Surdykowski gdzieś ten punkt na swój sposób wywalczył. Gdzieś to jest zawodnik, który ma duży wpływ na grę Bytowi i też ma duży wpływ na to, jak ta Bytowia wygląda, jak jej gra wygląda w tych ostatnich tygodniach, bo to głównie po powrocie Surdykowskiego narodził się ten przebłysk nadziei, w którym ja już w pewnym momencie zwątpiłem, że no przyznam to szczerze, zwątpiłem w ten zespół, kiedy Bytowia przegrywała mecz za meczem, no to już myślałem, że no to nie wyjdzie, że gdzieś już się nie uda w tym sezonie utrzymać, ale jednak są baraże, no to jeszcze nie jest utrzymanie, ale są baraże, także jest jeszcze ta przedłużona szansa, jest jeszcze ta przedłużona nadzieja na to utrzymanie i też wielkie brawa się należą trenerowi Stawskiemu, który jednak mimo tego, że no objął ten zespół tak nagle, tak z marszu można powiedzieć po tych trzech meczach rundy w tym roku, rundy wiosennej, także nie miał łatwego zadania, jakoś mu się to udało na tyle poskładać, żeby to ja przynajmniej zagrał w barażach. Na pewno musimy chylić czoła przed trenerem Stawskim, bo no, to jest jego zasługa, tak? No, wyprowadził zespół z wielkiego dołka, to nie ma co się oszukiwać, do naprawdę ładnie grającej drużyny, która w końcu zaczęła punktować, szkoda, że troszeczkę tak późno, bo były momenty, w których można było troszeczkę szybciej, prawda, już zaskoczyć i zatrybić, ale udało się, no i to jest, myślę, naprawdę wielka zasługa Adriana Stawskiego i tutaj naprawdę trzeba podziękować temu szkoleniowcowi, a jeśli utrzyma jeszcze zespół, to wtedy będziemy już te gratulacje składać na pewno większe, a to na tyle z Bukowej. Bytowia remisuje 1-1 w Katowicach, ale ten wynik daje nadzieję na pozostanie jeszcze w najpierwszej lidze.